I opory przy tych nożach mam już przyspawane, obszlipowane. To tu już środek mamy załatwiony. I teraz wyciąłem sobie już z blachy trójki, tutaj na wyrzut. Tutaj mam po tej krawędzi do początku tego ćwierćkoła 55 cm. I myślę, że wystarczy, bo tamten niski był wyrzucik. Dodatkowo był niski rębak, także teraz będzie sporo wyżej. No i jedna blacha tu już będzie, teraz drugą odrysuję i potem góra i tył. I tu jeszcze zrobimy to wtedy na łączeniach. Muszę pomyśleć na 1,4, czy może tu na śrubę i pewnie tu na śrubę i tam z drugiej strony tak samo na dwie śruby i tu będziemy mieli dostęp do bębla. Czyli to będzie rozkręcane i będzie można wyjąć bęben. I tu już takie łączenia zrobiłem, z jednej strony już obspawane, z jednej tylko złapane i jeszcze tutaj będą takie, zrobimy na dole, tą 4, może 5, może tu jeszcze damy jedno, zobaczymy. 2 z jednej, 2 z drugiej, no i zobaczymy co jeszcze tutaj będzie rozpinany właśnie ten bęben i wyrzut będzie ściągany. Teraz druga strona, no i obspawujemy. Ładnie, nie? I tak, tutaj łączenia już mam obspawane, tutaj i tutaj dałem z kątownika na śruby dziesiątki i z drugiej strony tak samo. Tutaj już też przyspawałem blachę 2,5, też wygiąłem ją trochę, przyspawana ona zostanie na stałe i tutaj już mam tą blachę tylnią od wyrzutu, tak ma 61, tak 41 cm. Tutaj jeszcze taką blokadę, żeby ona bardziej chwytało ją na zewnątrz, żeby nie wchodziła do środka, bo będzie problem z wyrzutem. Bo tu jest, tutaj musi być gładka powierzchnia łączenia tych dwóch blach. I tu już mam połapane. Tutaj też rozciąłem sobie, żeby było mi łatwiej wygiąć. I połapane. Tutaj tak samo. Śruby dziesiątki przewiercone tutaj do ramy, przykręcone i teraz zajmiemy się tą blachą tutaj od góry i tutaj kawałkiem obudowy bębna, to byśmy mieli wyrzut załatwiony. I mam już wyrzut zrobiony z wszystkich stron, zostało tylko obspawać dookoła, szczególnie ważne, żeby obspawać w środku cały, bo spore drgania będą, więc z zewnątrz samo pospawanie to nie wytrzyma, będzie pękać. Tak to się prezentuje. Tutaj zrobiłem taką klapkę, żeby ta blacha wychodziła co najmniej na równo z tą, żeby się nie zahaczały z rąbki, tak samo jak... No to ja robiłem. I mam już wyrzut przykręcony, pospawałem go cały, obszlifowałem krawędzie w środku tak samo i już przykręcony, dopasowany. Tak jak widać. Teraz co? Bierzemy się za dół. Ramkę montujemy i będziemy szykować pod wałek napędowy. No i będę musiał jeszcze to wieżyczkę obniżyć, bo to ona już jest w tym położeniu, to już jest praktycznie traktor jakby na maksa podniósł. Trzeba będzie obciąć ją. Nie wiem, czy ją wykorzystam, chyba nie. Trzeba będzie z innej zrobić. Obciąłem to wieżyczkę całkiem. Górę tak samo jak i mocowanie do razem z bolcami. Teraz tak myślę, jak obsadzić to nową wieżyczkę i chyba wywalę całkiem te nogi, bo są za delikatne. Przyspawam tutaj od dołu, tu na rogu. Tutaj gdzieś jak była ta wieżyczka pod tym z rury kwadratowej 50 na 50, ścianka trójka, wszystkie 4 i dopiero będę robił ramkę tutaj pod to koło napędowe. Będzie solidnie, bo to za delikatne nogi, a żeby coś już do nich podczepić, jakąś przyczepkę, to nawet nie ma o czym mówić. I tak, nogi już przyspawałem, wziąłem 50×50 ścianka trójka, wszystkie nogi, długość 73 centy i tu już ramkę na poprzek zrobiłem 25×25, też już dookoła obspawana. Na górze stopki tu będę miał 90×90, muszę tylko wyciąć, tu już mam zaznaczone i będziemy montować teraz podbolce, te stare co były tylko obciąłem na równą długość i sobie je tutaj zamontujemy, o tak, i zrobimy jeszcze skos w jedno, skos w drugo, żeby było mocno, żeby się trzymało i będziemy odwracać i montować ramkę z napinaczem. Stopki już przyspawałem, tak jak mówiłem 90×90, jeszcze rogi poobcinałem, tu dwie, tam dwie i dałem już tutaj żeberka w pionie i żeberka w poziomie, z blachy piątki też taki kawałek miałem, z tego żeberka trójkątne powycinałem i mamy już wszystko obspawane tutaj dookoła, obszlifowane. To teraz zajmę się zamontowaniem tutaj góry do cięgła, może z tej starej, wezmę obetny kawałek i tutaj do cełownika przyspałam. Założyłem sobie już koło pasowe na dwa pastki 17, 135 mm średnicy. Już mam zablokowane, klin wbity. I tu takie podkładki dystansowe. Wyprostowałem ten frez. Skróciłem go, wywierciłem otwór, zagwintowałem, także górę mamy załatwioną. To jeszcze biorę się tutaj za taką ramkę, żeby tu cięgło podczepić. To by było mocowanie do traktora już skończone. Dorobiłem tu już z płaskownika taką wieżyczkę. Płaskownik 60×10, a te uszy z 60×8. Tak, długość tu tych kawałków to 130 mm, a tego 300 mm. I teraz tak go tutaj wpasuję, żeby jeszcze można było paski założyć. I to będzie jako nasza wieżyczka. Przyspawam do tych cełowników. I się bierzemy za napęd, za dolne koło pasowe. Przyspawałem już wieżyczkę. Wziąłem ją centralnie na środku, między jedną nogą przodnią a drugą, tak żeby nam tu paski weszły. Dałem jeszcze tutaj takie żeberka z blachy piątki, tak żeby nam się tutaj nie chciało w tą stronę giąć. I przyspawałem już do cełowników i na takiej wysokości, żeby jeszcze koło pasowe dało się ściągnąć w tą stronę. Dobra, bierzemy się za wałek napędowy. I mam tu wałek długości 320 mm. Tutaj już frez mam obsadzony z wałka do WOM, do traktoru. Obsadzone też koło pasowe 230. Ale 240. Średnica na klinie. W tą stronę nam się nie przesunie, bo tutaj jest tulejka. I teraz zamocujemy łożyska. Tulejka dystansowa. Łożysko samonastawne P207, bo tu jest 35 średnica. 260 ramkach między zewnętrzną stroną jednej obudowy a drugą. 260 długości możemy dać 380, 350 damy długości ramki, 350 na 260. Zawiercone mamy łożyska, dół, górę, obsadzone koło. Teraz sobie tego freza muszę obciąć. Tutaj, tu jest mocowanie na wałek, bo to mam wszystko z gotowych elementów, właśnie z takich kawałków kupne i tutaj aby odcinkowo toczone na montaż i na blokadę wałka. Teraz będę robił ramkę, rura kwadratowa 50 na 50, ścianka trójka, dłuższe 350 mm, krótsze 260. Ramka gotowa. Teraz zawiasy takie mam to od Burty, kupne. Myślę, że jakiś czas, chyba od Burty. Będę ich montował do ramki i do rębaka. Ale najpierw musimy wywiercić otwory, żeby przymocować nasz wał. Napunktowane, teraz możemy wiercić otwory. I tu wstępnie już sobie ustawiłem, żeby były w linii oba koła. Pasek znalazłem jeden, jeszcze będę musiał jeden poszukać, 1500 długości, 17. Ustawiłem już ten dolną ramkę z wałkiem, teraz będę musiał tylko przyłapać zawiasy i przyspawać na gotowo. To tu już mam dwie płaszczyzny ustawione, to łapiemy teraz zawiasy, ustawiamy dolny wałek napędowy. I tak obsadziłem już sobie tutaj ramkę z wałkiem wciągającym. Tutaj jeszcze przyspawałem taki płaskownik 100 na 10, długość 20 parę, żeby przymocować zawiasy, żeby troszkę ich odsunąć w tą stronę, żebym tu mógł spokojnie sobie obspawać. To taki pomocniczy i tu napinanie realizowane z 60 ceownika przyspawane do czoła, otwór tu śruba 14 to nawet 16. Dociągamy, napinamy paski, także sprzęgło realizowane na paskach, poślizg. Tak jak widać, tu już skręciłem ten, co był wałek wciągający. Tu żadnej technologii, jak zostanie już jak jest. Nie jest to rewelacyjne, ale nie będziemy tego zmieniać. On też tak nie wciąga po samej spółce, to zostaje. Nie po samej dolnej tej blasze wciąga, no ale jest jak jest. Tu też już założyłem, tak jak było, łańcuch, te koła zębate tak samo. Tu już mam zrobione, tu zabezpieczone. O, przestrzelone. Trzyma się. Pytałem się inwestora, czy malować. Mówi, że nie, w domu sobie pomaluję sam. No to dobra. Czyli temat byłby zakończony. Tak jak widać. Wieżyczka. Tutaj te bolce na skosach sporych, żeberka wzmocnienia. Poprzykręcany ten wałek wciągający, tak jak był. Nasz wyrzut. Czyli on ma tutaj 135, a tu 240. Czyli zwiększenie obrotów niecałe 2 razy. Czyli jak było 540 na minutę złomu wychodziło z wałka, to teraz koło 1000, niecałe 1000. Na bębnie 800, 900, coś takiego nam wyjdzie. Tu koło zębate tak jak było. Śruba 13, zblokowany klin. To nie rozbierałem, tak jak było, tak jest. Ale też jest zblokowany na klinie. W razie dostać się do bębna, wymieniać noże, ostrzyć noże, wyciągać bęben, odkręcamy te 4, 2. I te 2 wyjmujemy to i mamy dostęp. Wcześniej było obspawane wszystko dookoła na stałe. No a to już zostaje tak jak jest, tu nic z tym nie będę robił.